znajdujemy się w kinie w Kleczewie. Znaleźliśmy w Urzędzie Gminy projekt na rozbudowę i modernizację kina. On opiewał na kwotę ponad 4,5 miliona złotych. No i zaczęły się rozważania, czy tak naprawdę stać nas na to i czy chcemy wydawać tyle pieniędzy, żeby kino zaczęło znów funkcjonować. No i doszliśmy w kręgu specjalistów do wniosku, że jednak nie, że 4,5 miliona to jest stanowczo za dużo, że tak naprawdę nigdy nam się to nie spłaci, więc zaczęliśmy pracować własnym sumptem, no i efekty tutaj możemy dzisiaj obserwować. Zrobimy to za powiedzmy 1/4 ceny. Fotele kupiliśmy używane, wypraliśmy, jest oszczędność, był remontowany Oscar, więc wykorzystaliśmy jak gdyby ten aspekt, fotele mieliśmy załatwione. Wszystko ile się tylko da robimy po prostu własnymi siłami, żeby jak najbardziej zrobić to ekonomicznie. W ogóle inwestycje na terenie gminy Klecze w tym momencie tak przybiegają, że chcę dać naszym jednostkom możliwość zarobkowania. Dyrektor Centrum Kultury z rozrzewnieniem wspominał czasy, kiedy zarobkował na kinie. No więc doszliśmy do wniosku, że pora wrócić w takim razie do tego momentu, przywrócić kino społeczeństwa, a równocześnie dać możliwość zarobkowania Centrum Kultury. Zresztą taki jest w ogóle kierunek inwestycji, jaki chciałbym, aby był na terenie gminy realizowany. Panu Zbyszkowi Dobrzyckiemu jeszcze w Piwnicach, jego Centrum Kultury, gdzie na razie mamy największe na terenie gminy Szambo. Za moment zrobimy piękny klub bilardowy i klub seniora. Centrum, czyli to Centrum Kultury mielibyśmy, że tak powiem, odfajkowane. Jeżeli chodzi o ośrodek sportu i rekreacji, kilka nowych domków na Trębach, trochę sprzętu pływającego plus gastronomia na Malcie. I OSIRUS będzie również musiał coraz bardziej samodzielnie sobie radzić, bo niestety czasy mamy takie, jakie mamy, w budżecie coraz mniej pieniędzy, więc te jednostki muszą być przygotowane do tego, że będą musiały się utrzymywać z każdym rokiem coraz bardziej samodzielnie. Zacząć trzeba od tego, że kino to magia, tak? Magia filmu, magia ludzi, którzy przychodzą do kina. I w tej chwili, jak spojrzymy, to ta magia w tym kinie się dzieje. Czyli podjęliśmy, tak jak pan burmistrz podjął, ten trud, żeby z powrotem nasi mieszkańcy i nie tylko nasi mogli w tym kinie się spotykać. Ile będzie kosztowało, tak pan burmistrz wspomniał o tym dużym projekcie. My bardzo chcemy i staramy się i sądzę, że tak żeśmy sobie tu skalkulowali wszystkie te roboty, które są robione i za chwileczkę powiem, żeby zamknęło to się w kwocie gdzieś 450 tysięcy złotych. Mówimy o kwotach brutto zawsze. Przede wszystkim jedna rzecz jest bardzo ważna. Udało nam się w zimie zabezpieczyć dach, udało nam się naprawić obróbki blacharskie, rynny. Ten obiekt za jakiś czas to by nam się pozawalił. I kolejny jakiś ciekawy obiekt, zabytek zniknąłby z mapy gminy, z mapy powiatu. Jedną rzecz trzeba powiedzieć, że my mamy tutaj też duże obostrzenia konserwatorskie. My nie ingerujemy wewnętrzną, zewnętrzną bryłę obiektu. My robimy w tej chwili taki ten remont zabezpieczający. Przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby ten obiekt mógł wyschnąć, że można go zwentylować. Staramy się udrożnić wentylację. Wyrzuciliśmy zawilgocone wykładziny. Zrobiliśmy porządek pod sceną, gdzie w 1939 roku, jak Niemcy weszli tutaj, przebudowali dawną synagogę, zrobili tam toalety. Jeszcze są stare płytki jakieś tam na podłogach, które się tam zachowały. I żeby ten budynek można było przywrócić do użytkowania, no robimy te rzeczy w tej chwili najważniejsze. Czyli on w tej chwili już zaczyna oddychać. Pozrywaliśmy, jak widać, stare okładziny ze ścian. Wyrzuciliśmy wykładziny na miejsce, której będzie nowa wykładzina, na miejsce, której będą nowe fotele. Będą zachowane odpowiednie odległości między siedzeniami, żeby spełnić wszelkie wymagania, jeżeli chodzi o ochronę pożarową, o przepisy BHP. Ilość tych krzeseł troszkę się zmniejszy, bo pierwotnie było ich tu więcej, ale żeby zachować te strefy bezpieczeństwa, to zakładamy, że kino będzie gdzieś na 100-155 osób. No to myślę, że w tej chwili to w zupełności nam wystarczy. Będziemy się cieszyli, jeżeli te komplety w kinie uda się tutaj dyrektorowi zgromadzić, który zapewnia nas, że na pewno mu się to uda. Tak jak to Państwo widzą, no też, żeby ta kinotechnika mogła funkcjonować, to no, okazało się, że instalacja elektryczna była tu, no była, ale w tak złym stanie, że niebezpieczeństwo bardzo duże stwarzała i no, dobrze, że straż jest tu blisko, to szybko by chyba zareagowała i by się udało coś uratować. Dlatego też no, tutaj wspólnie decyzja została podjęta, ażeby tą instalację też wymienić, przystosować. Takim ostatnim etapem to będzie jeszcze zabezpieczenie całego obiektu
jeżeli chodzi o sprawę PPOSZ, muszą być to odpowiednie środki natryskowe na fotele, na okładziny ścienne, także żeby obiekt był bezpieczny. No i przede wszystkim jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, staramy się przystosować obiekt, żeby nie było barier architektonicznych, żeby osoby poruszające się na wózkach mogły również sobie przyjechać do naszego kina. Można zadać pytanie, gdzie jest najważniejsza część w kinie? Czym jest serce kina? Odpowiedź znajdujecie tutaj. Tam są dwa takie otwory w ścianie, przez które były wyświetlane filmy. Te filmy były wyświetlane za pomocą urządzeń, które w tym momencie macie możliwość obserwowania na ekranach. To są stare projektory, no, nie bójmy się tego słowa, z minionej epoki. One zostaną zastąpione najnowocześniejszym sprzętem. Uzyskaliśmy dotację na zakup tego sprzętu w kwocie 222 tysięcy złotych. No bo tak jak mówiłem, to co jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie, robimy samodzielnie. Tak? Możemy położyć płytki, wykładzinę czy fotele, no ale nie jesteśmy w stanie samodzielnie stworzyć serca kina, czyli tej teletechniki. Ją zakupujemy, będzie to najnowocześniejszy sprzęt. Myślę, że dzięki temu, że on się pojawi już w naszym kinie, skończą się dowcipy na temat kina w Kleczewie, że już lada moment będzie premiera Titanica. Będziemy mieć dostęp i to w formie cyfrowej do najnowszych produkcji, więc będzie bardzo bogata oferta zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak również dla dorosłych.